wypatrzony przez lornetkę. No pięknie zostawię. Dobra, idziemy sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Ale cudo mamy. Pierwszy świeży. Ale szkoda, że ma ułamanego oczniaka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czternastak. Świeżutki. Pięknie, ale radość, ja cię kręcę. No coś cudownego. Dołączam do grona szczęściarzy. Będziemy szukali za chwilę do pary. Nie sądzę, żeby się udało. Taki, myślę, że... Nie taki ciężki, no. Z 2,5 kilo pewnie. Ach, pięknie. A znowu ten zapach, jak dobrze to poczuć. No nie, no bardzo ładna tyczka. Gruba. Myślę, że z 2,5 kilo. Ale cudownie, szkoda tego oczniaka. A teraz ten zapach będzie mi towarzyszył przez całą podróż. Dobra, będziemy tutaj się rozglądali za chwilę, czy nie ma gdzieś do pary. Nie odpuścimy tak łatwo, także lecimy dalej. Ale mi się wieniec trafił, patrzcie się na to. Ale klasa po prostu. Jaki diabełek w ogóle. Nie no, takiego to jeszcze nigdy nie znalazłem. Ledwo co podrosnął, to już go hapsnęły. No powiem tak szczerze, że bardzo ciężko jest drugiego do pary znaleźć, bo to od razu przy lesie było i prawdopodobnie tutaj jeleń wleciał w las i troby mi się zgubiły w suchych liściach, ale za to udało mi się fajnie nagrać młode jelenie. Zobaczcie. Ładnie udało mi się je podejść, ale no niestety na takie poroża w tym czasie nie można liczyć. Tutaj troszeczkę niżej są dwa lekko starsze byczki. Temu jednemu w ogóle zaraz się przyspiało w momencie, kiedy inne nasłuchiwały, czy nie ma zagrożenia. Nie ukrywam, że stałem tak w tym jednym miejscu prawie przez 30 minut. Nie chciałem ich spłoszyć, więc czekałem, aż same pójdą. Trochę to trwało, a robiło mi się już naprawdę zimno w tym bezruchu. Jednak w końcu zdecydowały się iść dalej, a ja niezauważony poszedłem z powrotem w niższe partie lasu. Będę się starał znaleźć jakieś poroże od tych dwóch byczków. Zobaczymy, czy się uda. Chodzę już tak prawie trzecią godzinę za tym drugim. Póki co nie udało mi się go znaleźć, ale patrzcie się, co udało mi się wypatrzyć. Nie pytajcie, jak ja go zauważyłem wśród tych patyków, ale leży jakiś stary, niewielki zrzucik. Nie wiem, co to jest, ale sprawdźmy. Kurde. Ty no kurde. Elegancki. Nawet w ogóle praktycznie nie zniszczony. Widać, że z zeszłego roku. Trochę jednak tutaj go brały jakieś szkodniki, ale ogólnie rzecz biorąc bardzo ładny. Bardzo podobny do tego, co znalazłem w poprzednim odcinku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj miał ułamanego nadoczniaka. Ładne. Do kolekcji. Nie jest to wprawdzie do pary, ale i tak cieszy. Ja niestety nie mam tyle szczęścia, aby drugi do pary leżał gdzieś 300 metrów dalej. Przyszedłem tutaj dosłownie każdy skrawek ziemi, ale nie udało się znaleźć. Ktoś inny się ucieszy. Tak czy inaczej, piękny zrzut, świeży do mojej kolekcji i bardzo fajne spotkanie z jeleniami, ale zdecydowanie lepiej jest po prostu znajdywać zrzuty niż spotykać jelenie, bo jak wiemy są bardzo płochliwe. A na dzisiaj będziemy kończyć i zapraszam Was do innych filmików, które wyświetlą Wam się tutaj i widzimy się już niebawem. Cześć!